Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu Komisji Rolniczej. To jest protokół, to jest chyba 9 spotkanie w tym roku. Pamiętaj, wszyscy otrzymali, sobie zabrali tam wszystkie zbytek. Ale ja dla formalności odczytam, jak mamy porządek. Otwarcie posiedzenia komisji, zatwierdzenie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 2.8.2016, zapoznanie członków komisji z opinią prawną w dniu 13.2016, opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w formie uchwały odnośnie punktu 3, czyli o opinię prawną, sprawy różne, zakończenia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Tutaj może jeszcze wprowadzimy, bo tu doszły te materiały. To ja może zgłoszę formalny wniosek o zmianę porządku obrad. Jeśli Pan pozwoli, Pani Przewodnicząca. Ja chciałem od razu. A to ja już mam konkretną propozycję. Proszę. No, w związku z tym, że na moje zlecenie mamy niezależną opinię z Kancelarii Adwokackiej z Częstochowy, proponuję następujący porządek. Punkt pierwszy, drugi i trzeci bez zmian. Punkt czwarty, zapoznanie członków komisji z opinią prawną z dnia 19 września 2016 roku. No, punkt piąty, wypracowanie stanowiska komisji rewizyjnej w formie uchwały odnośnie punktu trzeciego i czwartego. Odnośnie punktu trzeciego i czwartego. Moment jeszcze, punkt piąty. Wypracowanie stanowiska komisji rewizyjnej w formie uchwały odnośnie punktu trzeciego i punktu czwartego. Stary punkt czwarty, jest tam dopisany po prostu ten punkt. No. Jeszcze raz przeczytam dla porządku. Wypracowanie stanowiska, punkt piąty. Wypracowanie stanowiska komisji rewizyjnej w formie uchwały odnośnie punktu trzeciego i punktu czwartego. Punkt szósty, sprawy różne, siódmy, zakończenie, prawda, posiedzenia. Ja nie wnioskuję o zmianę porządku obrad, bo myślę, że to pismo ewentualnie Państwu zredaguję przy punkcie piątym, przy wypracowaniu opinii. Opowiem mniej więcej, że było szybciej. Dostali, tak? Tak jest, ale to ja szybko streszczę, może w trakcie jeszcze nie, komisji. To, ja tak jest, tak jest. Każdemu udzielę głosu, każdy się wypowie, zajmie swoje stanowisko wobec, bo każdy miał okazję. Czas zapoznać się z tą opinią od naszą tutaj pierwszą, a z drugą opinią w międzyczasie, co Pan Aleksander dostarczył. No, czytamy ją. Ja już przeczytałem też. Chciałbym przegłosować, Panie Przewodniczący. Tak, tak. Ale ja mogę głosować na stojąco, Panie Przewodniczący, też nie przeszkadza. Proszę o przegłosowanie ustalonego porządku posiedzenia komisji na dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Pani zapisze. Wszyscy za. Przechodzimy do punktu drugiego. Zatwierdzenie protokołu nr 8 z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 2.8.2016. To widzicie, jak to już czasu dość dużo upłynęło, to się wszystko trochę nam skomplikowało, przedłużyło. No jak to już tak musi być, to nie jest. Tak, protokół nr 8 przez 2.16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ja odczytam dla przypomnienia. Przy Radzie Miejskiej w Kubucku dnia 8.2.16. Obecny na posiedzeniu według listy obecności, proponowany porządek posiedzenia, otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie protokołu nr 7, powołanie zespołu kontrolnego kontrolami inwestycji pod nazwą Lodowisko w zakresie gospodarności, przygotowania, eksploatacji, finansowania. Termin kontroli sierpień i wrzesień 2016 rok. Czwarty punkt, sprawy różne. Odnośnie punktu pierwszego posiedzenia komisji otworzył przewodniczący Adam Nowak. Odnośnie punktu drugiego, protokół nr 7 z dnia 7.6.2016 został zatwierdzony jednogłośnie. Odnośnie punktu trzeciego, powołano zespół kontrolny do kontroli inwestycji pod nazwą Lodowisko w Skradzie. Aleksander Peka, przewodniczący zespołu kontrolnego, Witold Dominik, członek, Mirosław Szczerczyk, członek zespołu. Kontrola rozpocznie się w miesiącu sierpniu. Upoważnienia dla zespołu kontrolnego zostaną sporządzone, podpisane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, co też zostało uczynione. W czwartym, czyli sprawy różne, nie było żadnych
sprawy, my nie omawialiśmy, z wyjątkiem tam jakichś innych. Na tym protokół zakończono, protokołowa pani Buba Jurszula, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alarmowej. Proszę, kto jest za takim odotwierdzenia tego protokołu? Dziękuję bardzo. Moment. W trzecim punkcie zapoznanie członków komisji z opinią prawną z dnia 13 września 2016 i 19 września 2016, która została doręczona dzisiaj przez pana lekarza prawnego. Z czego to wynikło? Wynikło to po prostu z tego, że ja zażądałem opinii prawnej od pani przewodniczącej. Z uwagi na to, że pojawiły się sugestie o nieobiektywności komisji rewizyjnej, nie będę się odnosił personalnie do osób, o które chodzi, ponieważ ja dostępuję jak wszystkich nas, jak to komisja, jak jeden organ, to komisja rewizyjna, która pracuje razem, bo podejmujemy wnioski pokontrolne wspólnie, głosujemy za wnioskami wspólnie i odpowiedzialność za to, co tam w końcowej fazie po każdej kontroli piszemy, jakie wnioski, podpisujemy się pod tym wszyscy, odpowiadamy wszyscy. Z uwagi na to, że się pojawiły sugestie ze strony kilku radnych, że kontrola ta pod nazwą lodowisko nie będzie obiektywna z uwagi na to, że członkowie komisji są bezpośrednio zaangażowani w zgłoszenie do prokuratury o nieprawidłowościach przy wykonaniu tego lodowiska. Po prostu wstrzymałem kontrolę, która miała się zacząć w sierpniu, w porozumieniu tu z panem przewodniczącym zespołu kontrolnego, panem Aleksandrem. Rozmawialiśmy zresztą do wszystkich, dzwoniłem z członków komisji, o tym fakcie powiadomiłem, ponieważ nie może być tak, żeby komisja rewizyjna nie budziła zaufania. Komisja rewizyjna jest taką komisją, która powinna budzić zaufanie i w społeczeństwie, i w Radzie, i w podmiotach, które kontrolujemy, czyli mówię tu o jednostkach organizacyjnych gminy, do których jeszcze mamy przed nami jest 2 lata i na pewno któreś będziemy kontrolować. I nie może być jakiejś rysy na działalności Komisji Rewizyjnej w postaci takiej, że jesteśmy nieobiektywni. Dlatego zwróciłem się o tą opinię prawną, którą państwo żeście otrzymali, którego tam 13 chyba, tak, 13 września. Każdy miał tydzień czasu na zapoznanie się z tą opinią. Dzisiejszą opinią, no to nie z mojej winy, że ona w ostatniej chwili wpłynęła, ale tam ona nie jest taka obszerna, że można go na kilkanaście minut zapoznać. I jak byśmy to zrobili? Ja bym to proponował tak technicznie. Ja bym prosił po kolei o zebranie głosu i wydanie swojej opinii w tym temacie, ale odnoszę się do tej pierwszej opinii, bo tej drugiej to nie wiem, czy przeanalizowana jest przez... Ale ona będzie przedmiotem kolejnego punktu. Może są kolejnego punktu. Także jeżeli coś nie dopowiedziałem, to proszę się zapytać i zaczniemy po prostu dyskusję. Każdy wyrazi swój pogląd, swoje stanowisko. Ja zabiorę na koniec głos jako przewodniczący. Zobaczymy, jakie rozwiązanie znajdziemy, czy dzisiaj w ogóle znajdziemy. Z uwagi na tą taką dość skomplikowaną sprawę, nietypową po prostu. Bo takim czymś się nigdy ja nie spotkałem, a nie wiem, czy państwo też się będą spotkali. Także musimy to zrobić. Proszę bardzo, są jeszcze jakieś pytania? To może ja zacznę, panie przewodniczący, ponieważ... Ja właśnie miałem na myśli, że kolega radny Dominik zacznie,
ponieważ mam tutaj taki wniosek do komisji rewizyjnej wynikający z mojej analizy opinii prawnej. W związku z tym przeczytam ten wniosek, moje jakieś spostrzeżenia dotyczące tej opinii, może wtedy będziemy łatwiej dyskutować. Przeczytam dość szybko, może w międzyczasie będę komentował. Dotyczy opinii prawnej z dnia 13 września, sygnatura ORRP 084-14-2016 radcy prawnego Tomasza Głębieckiego. Punkt pierwszy. Teza zdefiniowana w punkcie pierwszym przedmiot opinii jest nieprawdziwa. Oparta została o doniesienia prasowe Gazety Kłobuckiej, która te informacje posiadła z niewiadomych źródeł. Ja czytałem treść doniesienia do prokuratury. Jego sentencja jest inna niż zapisana w opinii prawnej, będącej podstawą próby wyłączenia radnych członków Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych. Czy zatem możemy opierać się na opinii, która bazuje na domniemaniu w sprawie treści doniesienia do prokuratury? Radca prawny sporządził opinię bez dostępu do dokumentów źródłowych, jakimi są doniesienie do prokuratury oraz załączone do niego dowody. Punkt drugi. Skandaliczna jest w ogóle treść prośby pani przewodniczącej Danuty Gosławskiej o wydanie opinii w kwestii możliwości wyłączenia członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku Witolda Dominika i Aleksandra Tokarza od działań kontrolnych w ramach zespołu powołanego do kontroli inwestycji pod nazwą lodowisko. Zlecenie wykonania opinii nie zakłada przeprowadzenia analizy prawnej możliwości uczestnictwa radnych w pracach organu kontrolnego, lecz wprost dotyczy możliwości prawnych wyłączenia niewygodnych radnych z prac zespołu. Wątpliwości dotyczące bezstronności radnych podczas przeprowadzania kontroli są niezasadne. Idąc tym tokiem myślenia, trzeba by w ogóle wyłączyć radnych opozycyjnych z prac Komisji Rewizyjnej, bo skoro są radnymi opozycji, to należy domniemywać, iż przy każdej kontroli będą nieobiektywni. Podobnie zresztą kontynuując przyjętą logikę radni koalicji samorządowej, z której listy, której mandat zdobył burmistrz Kłobucka, nie będą bezstronni, prowadzą czynności kontrolne organu wykonawczego. Teza taka podważa sens istnienia Komisji Rewizyjnej. Podważa również wiarygodność ślubowania, które radni składali przed przystąpieniem do wykonywania mandatu. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązek radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Taka teza w ogóle przekreśla uczciwość ślubowania, które składaliśmy. Trzeba by również podać pod rozwagę bezstronność samego autora opinii prawnej, który jako pracownik Urzędu Miejskiego jest bezpośrednio podległą burmistrzowi, zainteresowanym w wyłączeniu opozycyjnych radnych z kłopotliwej dla niego kontroli. Należy zwrócić uwagę, iż modyfikacje, jak to nazwał pan radca Głębocki, kodeksu postępowania administracyjnego zastosowane przez pana właśnie Głębockiego dla potrzeb przedmiotowej opinii są niedopuszczalne. Twierdzenie, jakoby bezpośrednim przełożonym członka Komisji Rewizyjnej jest przewodniczący, który zgodnie z artykułem 24 paragraf 3 KPA jest upoważniony do wyłączenia radnego z prac zespołu kontrolnego, jest zwyczajnym nadużyciem. Radny podlega bezpośrednio jedynie wyborcom. Ani przewodniczący komisji, ani nawet przewodnicząca rady nie są bezpośrednimi przełożonymi radnego wybranego w wyborach powszechnych. W związku z tym zastosowanie tutaj artykułu 24 ustęp paragraf 3 KPA jest niemożliwe wręcz, prawda? To, że zostało zapisane w naszym niedoskonałym statucie, nie jest moim zdaniem wystarczające, dlatego że nie spełniamy tego warunku bezpośredniej podległości radnych w stosunku do przewodniczących komisji czy przewodniczącej rady. Jedyne ustawowe ograniczenie dotyczące udziału radnych w głosowaniu w Radzie i w Komisji zostało zapisane w artykule 25a ustawy o samorządzie gminnym. Dotyczy ono sytuacji, w której głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego. W przedmiotowej sprawie okoliczności takie nie występują. Nie ma przepisu prawnego, który by pozwalał na wyłączenie pana Tokarza czy mnie z udziału w tym zespole kontrolnym. Nie wiem, czy pan Głębocki w swojej opinii celowo, czy przez niedopatrzenie opuścił najważniejszy przepis. Przepis ustawy o samorządzie gminnym, który mówi jednoznacznie, kiedy następuje takie wyłączenie. W związku z powyższym proszę o niewyłączenie zespołu kontrolnego mojej osoby oraz radnego Aleksandra Tokarza. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o opinię pana radcy Głębockiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja to wniosek końcowy, czyli w związku z powyższym wnoszę o niewyłączenie zespołu kontrolnego mojej osoby oraz radnego Aleksandra Tokarza. Chciałbym też zabrać głos, jeśli pan... Sekundę, panie Aleksandrze. Przejdziemy do... Pani Urszula, proszę bardzo, jakie pani jest stanowisko? No, dla mnie jest to bardzo trudna sprawa, tym bardziej, że są dwie opinie. Także ja nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy, że sprawa się znajdzie w prokuraturze, na policji, w prokuraturze, takie doniesienie o popełnienie przestępstwa. No, dla mnie lodowisko, no, nie było
przestępstwem. Było to dla ludzi, dla dzieci, dla społeczności. Myślałam, że to tak ma być. No, a tu się dopatrują radni jakiegoś przestępstwa. No, ja nie znam faktów, nie widziałam dokumentów. No, trudno mi tu wyrazić jakąkolwiek opinię, nie? No, ale dla mnie w ogóle zgłoszenie to już jest tego faktu do prokuratury, no to nie jest to dla mnie w ogóle jasne i według brak mi po prostu słów, no nie powinno tak być, nie? Działamy, wydaje mi się, że pracownicy urzędu i burmistrz nie działał z myślą o jakiejś szkodzie, tylko powstało to po to, żeby było to dla dobra ludzi, prawda? Jeśli mogę coś posłuchać, są dwie rzeczy, pani radna. Nikt nie kwestionuje zasadności budowy lodowiska i to, że lodowisko jest potrzebne. Świadczy o tym choćby ostatnie głosowanie na temat zakupu lodowiska, gdzie głosowaliśmy jednogłośnie za zakupem lodowiska. Nikt tego nie kwestionuje. Jak najbardziej jest to zasadne i przydatne i dzieci będą z tego korzystały przez najbliższe lata pewnie. Natomiast kwestia dotyczy tego, że organ samorządowy powinien działać w ramach prawa, tylko w ramach prawa. Jeżeli takie prawo zostało złamane, no to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podjąć konkretne czynności, obowiązuje nas do tego kodeks postępowania karnego. I tutaj jakieś uchylanie się od tego, no to powoduje to, że my stajemy jakby wbrew prawu. No ale w jakiej kwestii to prawo tam było złamane? Jak pani w ogóle skomentuje stanowisko starostwa? Starostwo sprzeciwiło się tej budowie. Czy pani podejrzewa, że starostwo... No oczywiście, że tak, bo musimy stać na gruncie prawa. To jest podstawa naszego działania. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. To jest zapisane w Konstytucji i w innych ustawach. Nie znam takiego... Nie wiem, czy starostwo się sprzeciwiło. No, sprzeciwiło się nie starostwo. Nie widziałam takiego dokumentu. Sprzeciwiło się starostwo, sprzeciwiło się, ale też zgłoszenie. No, ale każdy ma prawo zgłosić, ma nawet obowiązek zgłoszenia. Jeżeli pani czytała te materiały... Dlatego jest przestępstwo. Podejrzenie. Każdy ma obowiązek. Taka jest kwintesencja tego wszystkiego. Każdy ma obowiązek, radny szczególnie. Jeżeli wie, jeżeli zakłada, to zgłasza, bo radny nie prowadzi dochodzenia, nie prowadzi śledztwa, nie przesłuchuje. Zgłasza. Od tego są organy ścigania. I pani retoryka naprawdę mnie zaskakuje, bo skoro radny powziął wiedzę o tym, że zgłoszenie, a brak zgłoszenia jest naruszeniem prawa. Tak jakby na terenie swojej firmy pani zbudowała opiek bez pozwolenia. Ja nie wiem, czy było zgłoszenie, czy nie było zgłoszenia. No ja ogólnie jestem... Ale ja interesuję się tutaj pracą samorządu. W związku z tym zażądałem dostępu w trybie informacji publicznej. Uzyskałem częściową wiedzę, bo muszę państwu powiedzieć, że jest zgłoszenie do organów ścigania, że nie udostępniono mi z kolei informacji publicznej, do której mam prawo. I to też jest podnoszone w prasie jako zarzut w stosunku do mnie. Ja chciałbym się tu ustosunkować, jeżeli można, właśnie do tego artykułu. Czy on jest wiarygodny? Powiem tak, sam tytuł, chodzi oczywiście o artykuł Gazety Kłobuckiej. Wypadałoby podać datę, prawda, 12 sierpnia 2016 roku, to jest numer 32. Sam tytuł sugeruje, znów skarżą lodowisko. Tytuł sugeruje również, że stowarzyszenie, które ja reprezentuję na zewnątrz, oskarżyło burmistrza Zakrzewskiego, co bez trudu odgadła autorka artykułu Magdalena Kurzak, bo tam jest mowa o tym, że odgadła. Rzecznik policji poinformował, muszę taką krótką analizę tego artykułu, bo musicie wiedzieć, na czym się oparła przewodnicząca rady, zgłaszając wniosek o opinię doradcy prawnego. Zresztą samo zgłoszenie o opinię, przecież była sesja, jesteśmy organem kolegialnym. Trzeba było przedstawić sprawę na sesji, poddać pod głosowanie i o tą opinię powinna wystąpić Rada. Ja nie wiem, ja szczerze wątpię, żeby przewodnicząca Gosławska miała prawo do wnioskowania o taką opinię. I jeszcze do kogo? Do doradcy prawnego, który jest pracownikiem
pracownikiem burmistrza, urzędu gminy, ale jego kierownikiem, jego przełożonym jest burmistrz. Więc kto tu narusza ten, gdzie tu występuje ten konflikt interesów? Zauważcie, co się dzieje. Radca prawny reprezentuje interes burmistrza. W tej sprawie burmistrz jest, zgłoszenie dotyczy burmistrza. Przepraszam, panie Aleksandrze, ale my w tej chwili... No, omawiamy kwestię opinii prawnej racji. Prawnej pan wychodzi w jakiś... Żaden wypadek, ściśle związany z tematem. To ma artykułem, na razie to zostało. No jak, no... Nie, panie przewodniczący, ja panu zwracam uwagę, że opinia prawna jest oparta o artykuł. Gdyż ja mówię o artykule, to mówię do rzeczy. Na czym bazuje, na jakim materiale bazuje opinia prawna? Wniosek pani Gospodarskiej i radca prawny? Na artykule. Gdyby pan słuchał tutaj wypowiedzi pana radnego Dominika, to mówi o materiałach źródłowych. Tym materiałem źródłowym, bardzo wątpliwym, jest właśnie ten artykuł. Nic ponadto. Prawda? Tak jest. No nie, to jeszcze... Z czego się wzięła ten artykuł? Z czego się może wziąć? No ale to proszę pytać, ja nie wiem, przewodniczący Gosławskiej, radcy prawnego, to oni podjęli jakieś czynności. Mnie się pytacie, ja nie sporządzałem tego artykułu. Mnie nie pytał nikt o zdanie. Zresztą sam artykuł świadczy o tym, że jest nierzetelnie sporządzony, bo jeżeli się zajmuje, jeżeli się pisze o jakiejś sprawie, to słucha się dwóch stron, nie jednej strony. To wtedy jest to rzetelne dziennikarstwo. Jeżeli się słucha jednej strony tylko, to jest to wtedy, że praca robi się taką tubę propagandową jednej strony. Jest to naruszenie rzetelności dziennikarskiej, prawa prasowego, ewidentne. Na razie wystarczy. No mówi pan, panie Witoldzie. Pani Urszula wyraziła swoje stanowisko, że ona po prostu widzi to trochę inaczej. Także, nie ma wiedzy, pełnej wiedzy w sumie to nie ma zmienia dostępu do dokumentów. Do dokumentów, dlatego jest taka jej opinia. Na razie bo pani Urszuli bardzo dziękuję, nie będę na razie żadnych wyjaśnień domagał. Proszę kolega szczerszy. No moje zdanie jest takie, prawda, ja wnioskowałem kilka razy tutaj, żebyśmy akurat tego nie roz... sali, bo to jest już po fakcie, a prawda jest taka, że głosowaliśmy za tym rodowiskiem, skoro dzisiaj mamy taką wiedzę, że to wszystko zostało zrobione nieprawnie, to po co głosowaliśmy dwa lata wstecz za tym, aby to rodowisko powstało, mając wiedzę o tym, że tego czasu mamy za mało, prawda, na sporządzenie dokumentacji na budowę tego rodowiska. I po prostu nic się nie stało, w stosunku co do gminy, żeby jakieś konsekwencje poniósł burmistrz, my jako radni, czy cała gmina, skutków finansowych żadnych nie było. Więc ja kiedyś już mówiłem o tym, zresztą panowie pamiętają chyba dwa, trzy razy na ten temat, że ja bym tego nie roztrząsał. Skoro tak się stało, jak się stało, no szkoda, no akurat opinia prawna jest tutaj, widzę, co jedna to inna, co można, co nie można i tak dalej. Pan Wybocki mówi, co innego tutaj pańskie, czy pana radnego Witolda, czy pana Aleksandra. Są różne te opinie właśnie, więc teraz nie wiemy dokładnie, gdzie jest jakiś błąd w tym, że jeden mówi radca prawny tak, a drugi mówi tak. Skoro już jesteśmy w takim akurat stadium tego wszystkiego, no musi to się dalej kręcić. No. Szkoda, że akurat to wyszło na wokandy, na światło dzienne. Moje zdanie jest takie, bo jednak no jakby nie było, obojętnie, który z nas, proszę państwa radnych, jakby się uderzył w piersi, powiedziałby, nie powiedziałby chyba, że jest stale bez winy, że nigdy jakiegoś tam czegoś nie zrobił złego w życiu. Dziękuję. Można? No czy można? Proszę, teraz pan ma głos. Szanowny panie radny, z inwestycjami to jest tak, jeżeli nawet pan mówi, że głosowaliśmy dwa lata temu, to niemniej organ wykonawczy, który był zresztą wnioskodawcą, prawda, projektodawcą, wykonawcą, to proszę pana, powinien dochować wszelkich procedur. Proszę pamiętać o tym, pamięta pan te głosowania, że ja pytałem o koszty tego lodowiska, bo uznałem, że jako radny mam prawo wiedzieć, co ile kosztuje, bo to jest mój obowiązek i prawo do kontroli. Powiem dalej tak. Czy zgodnie z prawem pan mówi, nic się nie stało?
to proszę skomentować, dlaczego starostwo zajęło stanowisko, sprzeciwiło się tej inwestycji. Organ bardzo poważny, o solidnym umocowaniu prawnym w kraju, prawda, sprzeciwił się. To nie radny Tokarz czy radny Dominik miał jakieś wątpliwości, to starosta miał poważne wątpliwości. A czym to groziło? Groziło to w tamtym momencie tym, że jeżeli dochowało się procedur, to na żądanie nadzoru budowlanego mogło nastąpić żądanie rozebrania tej inwestycji postawionej bezprawnie, a to są koszty. Dlatego my nie możemy sobie pozwolić na tolerowanie łamania prawa, bo i uznawać, że to dla dobra społeczeństwa. Ja myślę, że dla dobra społeczeństwa jest lepiej, jak się przestrzega prawa. Zgadzam się z tym. Dla dobra społeczeństwa. To jest lepsze wyjście, lepsze rozwiązanie. Zgadzam się z tym, co pan nam powiedział. Proszę wyobrazić sobie, taką sytuację, że rozbieramy to lodowisko. Bo była taka groźba. Tak. I tak powinno być, tak powinno nastąpić, prawda? Taka decyzja powinna być. Czy tylko, nie rozebraliśmy tylko dlatego, że wyjątkową opieszałością wykazał się wojewoda, do którego wpłynęło odwołanie. Rozpatrywał sprawę chyba 3,5 miesiąca, ale utrzymał w mocy decyzję starosty. Proszę sobie teraz wyobrazić pozycję radnego, a pozycję burmistrza. Burmistrz ma cały sztab ludzi, żeby starannie, prawda, wykonać zadanie. Starannie. Burmistrz z pełną świadomością, wydaje mi się, podpisał zgłoszenie, do zgłoszenia miał być, zostało dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Także burmistrz ma pełną wiedzę, że rozpoczął inwestycję, a nie miał pozwolenia na to. De facto zgłoszenie jest tym pozwoleniem. Upływa termin 30 dni, burmistrz może wchodzić, budować, co się tam żywnie podoba. Tu to nie nastąpiło. Było realne zagrożenie, że utracimy kwoty do 200 tysięcy, prawda? No i tyle w tym temacie. Gdyby to faktycznie zablokowane było, tak aby, prawda? Sprzeciw starosty, nie radnego Tokarza czy Dominika. Proszę zwrócić na to uwagę. Czy można ich posądzać o to, że działali wbrew interesom społeczeństwa? Na pewno nie. Bo przestrzeganie prawa to jest właśnie interes społeczny. I na tym stanowisku mniej więcej stanął starosta, że złożył sprzeciw co do tej inwestycji. No dziękuję. A wojewoda utrzymał jego stanowisko, to jest też istotne. Tak. I mówię, inna sprawa, że wojewoda wyjątkowo opieszale rozpatrywał tą sprawę. Nie wiem, czy to było działanie celowe, czy mieli tak dużo pracy, bo nie spotkałem się z tak długim rozpatrywaniem tak prostej sprawy. Wojewoda wydał decyzję utrzymującą sprzeciw starosty już po rozebraniu lodowiska. Dlatego nie mógł w tym momencie wkroczyć nadzór budowlany, ponieważ no, nie było przedmiotu samowoli budowlanej, bo została rozebrana. Ryzyko było jeszcze innego rodzaju. Ja nie wiem, czy ono do końca wygasło. Jeżeli ktokolwiek zrobiłby sobie krzywdę na tym lodowisku, nie wierzę w to, żeby firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie. Nie wierzę. Nie wiem, czy pan Puchała, który złamał rękę, wnosił odszkodowanie, czy nie, ale wiem, że takich sytuacji tam było więcej. Słuchajcie państwo, tak jest. Ja biję się w piersi, nieraz pewnie w życiu popełniłem błąd. Różnica polega na tym właśnie, że to organ, który jest zobowiązany do przestrzegania prawa, to prawo złamał. Pan burmistrz zresztą oficjalnie na sesji powiedział do mnie osobiście, jeżeli pan zna przypadki złamania prawa przeze mnie, proszę donieść do odpowiednich organów. Prosił o to. Że tu pomijam kwestię obowiązku, jaki nas spoczywa, ponieważ podjęliśmy z panem radnym Tokarzem jakieś działania w celu zbadania tej sprawy. W związku z tym mieliśmy wiedzę na temat możliwości naruszenia prawa. No, tak naprawdę nie mieliśmy innego wyjścia. Do tego nas zobowiązuje prawo, żeby taki wniosek złożyć. Natomiast mi się wydaje, że w tej chwili wychodzimy, panie przewodniczący, troszkę poza... Mam też zwrócić uwagę, ale... No bo dyskutujemy o czymś tak naprawdę, co w tej chwili rozpatruje prokurator, a my mamy w tej chwili dyskutować nad tym, czy to, że stowarzyszenie projekt Kłobuck złożyło zawiadomienie, jest wystarczającym powodem, żeby wykluczyć radnych będących członkami stowarzyszenia z prac w komisji, w zespole kontrolnym, kontrolnym środowisko. Chciałbym państwu zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na zakres kontroli. On jest zupełnie inny niż ewentualnie postępowanie prowadzone przez organy ścigania. To jest zupełnie inny zakres. I to, na co zwróciłem uwagę, mowa o nieobiektywizmie radnych jest
jakąś obłudą. Trudno sobie wyobrazić, że radny opozycyjny będzie zawsze obiektywny. Zawsze będzie patrzył burmistrzowi na ręce wnikliwiej niż radny koalicyjny. Wiadomo, że państwo też będziecie na pewne rzeczy przymykali oko, bo jest to kolega klubowy, z tego samego ugrupowania startował i wygrał wybory. Też będziecie nieobiektywni, prawda? Dlatego jesteśmy organem kolegialnym, żeby takie dyskusje prowadzić. To nie my z panem Tokarzem czy z panem Szczelczykiem będziemy autorami opinii ewentualnej na temat tej kontroli, tylko komisja rewizyjna. My w dyskusji przyjmiemy stanowisko komisji rewizyjnej. Już wszystko? Tak jest. Ja bym miał wniosek taki formalny co do tej opinii tutaj radcy pana Głębockiego. Na podstawie artykułu tutaj, uważam, że naruszono artykuł 15 ustawy o radcach prawnych. Brzmi on tak. Radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli jego przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna osoba zatrudniająca, inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna. Albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy. Teraz tak, świadczy usługę tutaj opinię na rzecz Rady, tak? No, przewodnicząca Gosławska reprezentuje Radę. Ale zarazem pozostaje w stosunku służbowym do burmistrza, który jest bezpośrednio zaangażowany w tą sprawę. Ja tu widzę ewidentny konflikt interesów ze strony nie mojej, czy pana Witolda Dominika, ale ze strony radcy prawnego. To nie jest, panie Aleksandrze, dzisiejszym naszym rozważaniem, co radca może, co nie może, bo nas to nie interesuje. Nas interesuje problem bezstronności radnego w ramach obowiązujących przepisów. Ja tu mam wydruk z Lexa odnośnie różnych orzeczeń i nie jest to tak, panowie, jak wy tutaj nam próbujecie przedstawić. Jest tu dość dużo czytania, bo tu są różne przykłady podane. Artykuł 24, paragraf 3 ma zastosowanie w tym przypadku to, co napisał radca Głębocki o wyłączeniu, o bezstronności. Ja bym proponował się zapoznać tą drugą stroną medalu, jak się to mówi, czyli tymi artykułami do tej opinii, którą pan nam podostarczył, nic na ten temat nie jest wspomniane, panie Aleksandrze. Ten pana, co tam to pisał, nie wiem, to jest kancelaria adwokacka, ale on się to powołuje na jakieś przepisy, które nie mają w ogóle nic jest kapitalnie ujęte w tej opinii. Ja teraz jestem, nie jestem prawnikiem z wykształcenia, i nie potrafię tu znaleźć złotego środka na te delegacje w tych dwóch opiniach. Tutaj mam całkiem niezależne materiały, które zostały wydrukowane, nic nie powiązane z naszym radcą ani z tym. I tu piszę podobnie wszystko tak jak mam napisał. Proszę pana, wszystko jest w porządku, tylko jeżeli występuje taki konflikt interesu, że ja mam interes w tym. W tym zgłoszeniu, w tej sprawie. A ja interesu żadnego nie mam, poza społecznym. Jeszcze jedna rzecz, proszę pana, to jest klucz do... Kolega Dominik mówi tak, że my nie znamy, co byście napisali do prokuratury. I wy się nie dziwcie, że my błądzimy jak dziecko we mgle, bo my nie wiemy, co byście napisali, a tu mam całkiem... I się może rozmijamy. Myślę. Tylko jeszcze powiem, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, bo pan radca też nie zna treści. To jest problem. Pisze to w ten sposób. Rozpatrując przedstawiony w Gazecie Kłobuckiej stan faktyczny z zastrzeżeniem, że podane w nim informacje podlegają prawdzie. Jak można, radca prawny, jak może rozpatrywać taką kwestię domniemując treści tam zawarte? Mało tego, panie przewodniczący. Ale jeżeli związane, się... ale jest to związane, przepraszam, związane wasz donos do prokuratury o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa jest związane z lodowiskiem, czyli z tematem naszej kontroli. No nie dziwcie się, że
że taka jest opinia. Panie Przewodniczący, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli opieramy się na opinii pana Głębockiego, to tak naprawdę uchwała jest niepotrzebna. Bo z opinii pana Głębockiego wynika, że pan jest, przełożonym bezpośrednim moim i pana tokarza i to pan jednoosobowo powinien decyzję podjąć i nas wyłączyć z tego. Tak wynika z opinii. Nie ma tu mowy zupełnie o uchwale komisji rewizyjnej. Pan Głębocki jednoznacznie stwierdza, że pan jest naszym bezpośrednim przełożonym i to pan, zgodnie z tą opinią, na podstawie artykułu 24 paragraf 3 KPA, ma prawo wyłączyć radnego z postępowania. Moim zdaniem wierutna bzdura, ale taka jest opinia pana Głębockiego. I teraz niepotrzebnie tutaj angażujemy państwa w podejmowanie trudnej decyzji, bo to jest trudna decyzja, bo trzeba kolegów wykluczyć albo nie wykluczyć, prawda, z prowadzenia kontroli. Niestety, ale z opinii pana Głębockiego wynika, że to powinna być pańska jednoosobowa decyzja, no, którą prawdopodobnie zaskarżymy. Oczywiście, że tak. Ja może tak woli troszkę przybliżę ten temat tutaj kolegom, koleżącej koledze. Takie z tych różnych, bo tu mam różnych tych wyroków dużo w tym temacie. Do wyłączenia może dojść także w innych przypadkach niż wymieniony powyżej. Tu jest przypadek taki podobny do tego, ale trochę inny. I jeszcze. Wywołanie wątpliwości co do bezstronności wynika artykuł 24 paragraf 3 KPA. Regulacja ta ma charakter gwarancyjny. Ma służyć zapewnieniu bezstronnego wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym, więc jej celem jest eliminacja nawet potencjalnych wątpliwości co do braku bezstronności pracownika. Do wyłączenia wystarczy, że z uwagi na konkretną okoliczność nie jest pewne i jasne, czy dane czynności procesowa zostanie wykonana w bezstronny sposób. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 7 marca 2012. I takich wyroków jest dużo. To jest w skali kraju widocznie ten temat jest dość taki trudny, bo się w tym sądzie administracyjnym zajmują. I nie można mówić, że bo z tej opinii ja tutaj nic się właśnie nie doczytałem w tym temacie, co ja tu mam w tym wydruku tych wyroków sądowych. Z pana, co pan tą opinię dostarczył. Ja tu nie wiem. Bo mój radca prawny uznał, że lepiej nie, wie pan, przytaczać orzecznictwo, tylko zająć konkretne stanowisko. Tu od odwołania są, ale, prawda, ale do orzecznictwa. Przepisy są nieubłagane. Paragraf artykułu 24 KPA jest nieubłagany. Dotyczy postępowania administracyjnego i urzędnika. Pracę rady reguluje ustawa o samorządzie gminnym, a nie kodeks postępowania administracyjnego. Nie ma to jednoznacznego przełożenia. Tutaj pan radca Głębocki pisze o modyfikacjach. Czyli o pewnej dowolności. O pewnej dowolności interpretacyjnej. To nie jest postępowanie administracyjne. Mówię, zakładanie bezstronności jak najbardziej. Mamy obowiązek wykonywać swoją funkcję jako radni w sposób rzetelny dla dobra gminy i mieszkańców. I mówię, podważanie tego treści naszej przysięgi, no dla mnie jest w ogóle kuriozum jakimś i skandalem. A ja tu podnoszę jeszcze raz tą kwestię z konfliktu interesów, które występują u radcy prawnego. Skoro jest konflikt interesów, on powinien się wyłączyć z opiniowania tej sprawy. To jest sprawa dość kluczowa. Burmistrz został zgłoszony. Tutaj nie ma zastosowania prawa. W związku z ewentualnym, prawda, domniemanym naruszeniem prawa zatrudnia radcę Głębockiego, a radca Głębocki pozwala sobie opiniować organ, który ma kontrolować burmistrza de facto. Przecież to jest jakiś absurd. Mówię, ten bardziej ta opinia, którą napisał, bardziej dotyczy jego niż nas. Oczywiście. Bo to on jest urzędnikiem. Zdecydowanie. Zatrudniony. Więc artykuł 24 paragraf 3 KPA dotyczy bardziej pana Głębockiego i jego wyłączenia z tego opiniowania niż nas. Bo my nie jesteśmy urzędnikami. I tak jak wspomniałem, niestety panie przewodniczący, mimo szacunku, jakim pana darzę, nie jest pan moim przełożonym.
No nie jestem pana przełożonym. A tam jest odniesienie ewidentne w paragrafie trzecim, że przełożony wyłącza. Przełożony wyłącza. Ja mówię, że jesteśmy organem kolegialnym. Ja też się jest to coś nowego, że ja jestem waszym przełożonym. Mało, jesteśmy organem kolegialnym. Mało tego, nie jesteśmy takim organem. Organem jest Rada Gminy. I tak naprawdę my mamy tylko pewne... My organy pomocnicze Rady Gminy de facto, ale instrumentem do wykonania kontroli, my jesteśmy. Ustawy organem jest Rada Burmistrza. Żeby mi nie uciekło, Rada Miejska w Kłobucku 11 listopada, Starostwo Powiatowe, Kłobuc 13 września. Odpowiedzi na złożone w dniu 6 września 2016 wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie o wystąpienia informacji publicznej dotyczących Stowarzyszenia Projekt Kłobuc, w szczególności spraw osobowych oraz przedstawiciela organizacji na zewnątrz. Poniżej przekazuję informacje dotyczące Stowarzyszenia Projekt Kłobuc, będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Stowarzyszenie Projekt Kłobuc zostało wpisane do ewidencji Stowarzyszenia w dniu 18.07.2016 roku pod numerem 3. Adres Stowarzyszenia Ulicy Baczyńskiego 10/7/42 Stokłopuc. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest pan Aleksander Tokarz. Członkiem Stowarzyszenia są pani Barbara Klowicz i pan Witold Dumin. Celem Stowarzyszenia jest przebudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem praw, godności i interesów wszystkich warstw społecznych w rozumieniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności działania na rzecz praworządności i sprawiedliwości społecznej, podjęcie działalności informacyjnej jako alternatywy. Ale po co pan to czyta? Ja czytam do tego, bo kolega do mnie powiedział, że radca prawny nie miał żadnych informacji, tylko doniesienia prasowe. Także dlatego czytam to i teraz poinformuję, że uzyskali takie, uzyskane zostały takie. Ale co to wnosi do sprawy? To nic nie wnosi do sprawy, proszę pana. Nic, absolutnie nic. Ja nic nie wiem. No przecież to nic nie wnosi do sprawy. No i z artykułu wynika, no, który się oparł, prawda, radca Głębocki, że to przedstawiciel Stowarzyszenia Projekt Kłobuc dokonał tego zgłoszenia, ja nim jestem i wszystko, no to jest, no, nie wiem, po co. No, ale pan mówi, żeby się nie powoływać na artykuły w gazecie, wzdłużam, to ja panu czytam oryginał. Ja, ale pan czyta oryginał zgłoszenia, treść regulaminu stowarzyszenia, wspólnego ze zgłoszenia. To proszę wobec tego dać mi tutaj do wglądu umowę radcy prawnego, kto ją podpisał, zakres jego obowiązków, to będziemy bardziej rzeczowo rozmawiać, a nie o stowarzyszeniu, proszę pana. Istotą rzeczy jest tutaj sam fakt zgłoszenia, proszę pana, a nie z kogo składa się stowarzyszenie i jaki ma regulamin. Skoro pan mówi o stowarzyszeniu, ono jest w obrocie prawnym, bo zostało dopuszczone do obrotu prawnego przez nadzór ustawowy, którym jest de facto starosta, który dał zgodę na działalność temu stowarzyszeniu. Jest to stowarzyszenie działa legalnie, ja tu nie widzę tutaj związku. Nie ma nic przeciwko temu stowarzyszeniu, tylko panu mówię, że są, że jest to ustalane, kto jest jego w gazecie nie jest do końca napisane. Proszę pana, gazeta, ta rzetelność gazety ma też tu znaczenie. Ma duże znaczenie. Próbowałem panu przeanalizować artykuł kluczowy dla tej sprawy, to jakoś panu to nie pasowało, no panie przewodniczący. Ten klucz, panie przewodniczący. Przedmiot opinii określony na podstawie wniosku pani przewodniczącej, ten z kolei oparty na artykule prasowym, ma niewiele wspólnego z treścią doniesienia. Powiem tyle. Jak można sporządzić opinię na podstawie nierzetelnego artykułu prasowego? Ja nie wiem, jak to można zrobić. Wskażę dwa fakty świadczące o nierzetelności tego artykułu. Co dotyczy do doniesienia w końcu? Jest, powiem jak, jest innej treści niż wskazane w opinii. Innej treści, no ale to powinien mieć radca prawny. Jeżeli pisze opinię prawną, powinien pisać opinię prawną dotyczącą konkretnego. O materiał źródłowy powinien się oprzeć. A nie o bzdury. Dwie kwestie w sprawie rzetelności. Napisałem plotki. Słuchajcie państwo, w sprawie rzetelności tego artykułu. Napisałem sprostowanie, wysłałem listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem, do tej pory nie mam zwrotki, do redakcji Gazety Kłobuckiej. Ale główne tezy z tego sprostowania. Przepraszam. Główne tezy z tego z dokumentów dotyczy dokładnie tego artykułu. Moje sprostowanie. Tu jest poświadczenie z poczty. Czytam.
Z dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy Miasta, bezspornie wynika, iż to burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski był osobą, która dokonała zgłoszenia budowy lodowiska po terminie, a nie jak wskazywał podczas 20. sesji Rady Miejskiej, iż osobą, która dokonała powyższego zgłoszenia po terminie był Jacek Krakowian. Ja tu mam gdzieś ten protokół. Widać jednak, że ktoś się mija tu z prawdą. Ale dobrze, to jest jedna kwestia. I druga kwestia. Postępowanie w sprawie nieudostępnienia Aleksandrowi Tokarzowi przez pełniącego obowiązki dyrektora OCIR-u kompletnych dokumentów dotyczących budowy i działalności lodowiska nie zostało umorzone, a wprost przeciwnie, jest w toku, o czym świadczy zawiadomienie o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zażalenia. 11 października będzie posiedzenie. Także w dwóch przypadkach gazeta tutaj podaje nieprawdę. Tyle w tym temacie. Jest oficjalne, no, możecie sobie obejrzeć, wysłałem to do gazety. Myślę, że gazeta znowu złamała prawo i nie opublikowała sprostowania. Albo nie odmówiła opublikowania sprostowania. Mają to obowiązek ustawowy wynikający ustawa z prawa. Prasowa to reguluje, jasne. To nie pierwszy raz gazeta nie publikuje. I to jest taka rzetelna gazeta. A opinii prawnej, którą ja zleciłem, proszę nie lekceważyć. Ja, bo to jest człowiek... Ja jej nie lekceważę, tylko panu mówię, to jest, jakie są różnice między tą opinią... No zasadnicze różnice i... Zasadnicze różnice, o tym mówię. Tak. Nikogo opinii nie lekceważę. Ale różni je tylko to, że jedną wydał tutaj pracownik burmistrza, a drugą wydał człowiek niezależny. I stronniczość, konflikt interesów, to jest po stronie radcy Głębockiego, wydaje mi się. Bo tam można domniemywać, że może być konflikt. I samo to w świetle jego wykładni wystarcza, żeby go wykluczyć z tej sprawy. Jego opinię. Ja na wstępie powiedziałem państwu, że ja nie będę tu wchodził w dywagacje, kłótnie, kto ma rację, kto nie ma racji. Mnie interesuje... Panie przewodniczący, ale jedną podstawową rzecz powinniśmy ustalić, przepraszam. Komisja była wiarygodna, rewizyjna. Jedną rzecz powinniśmy ustalić podstawowo. Ja uważam, że w takim razie powinien paść wniosek na Radzie Miejskiej w Kłobucku o wykluczenie nas dwóch z komisji rewizyjnej. Bo skoro jesteśmy w opozycji, nikt nie będziemy obiektywni. Taką tezę trzeba przyjąć, panie przewodniczący. A niestety ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje do tego, żeby członkami komisji byli radni wszyscy. Nie chodzi o Nowaka, o Kowalskiego, tu chodzi o komisję rewizyjną. Panowie, należy to zrozumieć, że my musimy być wiarygodni w opinii społecznej dla rady, dla podmiotów, które kontrolujemy. Nie może być jakichś wątpliwości, że możemy być obiektywni i nieobiektywni. Ale nikt nie przeczyta, tylko że inaczej to rozumiemy, widzę. A pan uważa, panie przewodniczący, że my przygotujemy w zespole kontrolnym opinię, oczywiście nieobiektywną, zgodnie z tymi założeniami i tezami. I co, my ją przedstawimy Radzie? Przecież opinia wszyscy będziemy jest analizować te dokumenty, tak, przygotowane przez komisję kontrolną i opinia będzie komisji rewizyjnej, nie pana Dominika Pokarza, czy zespołu, a potem komisji. Prawda? Tak, najpierw zespół tylko przygotowuje materiały, to jest opinia. Próbuję wam panowie o tym powiedzieć, że trzeba tu znaleźć kompromis jakiś, żeby ten zarzut, który tam się już pojawił, jeszcze żeśmy nie zaczęli kontroli, a już się zarzut pojawił, że będziemy nieobiektywni, trzeba coś z tym faktem zrobić. Trzeba jakąś decyzję podjąć, żeby to wyeliminować. Moim zdaniem, zgodnie z opinią pana Głębockiego, tą decyzję pan musi podjąć samodzielnie. Tym bardziej, że my nie możemy z panem Aleksandrem głosować we własnej sprawie. I to jest akurat bezsporne. Tutaj działa niewątpliwie artykuł 25a ustawy o samorządzie gminnym. Jak mamy głosować nad tym, czy nas wykluczyć z komisji, czy nas nie wykluczyć z komisji? Przecież na końcu są wnioski z tej opinii, że pan Dominik, członkostwo, w tym stowarzyszeniu nie jest wcale przeszkodą w tym, żeby pan Dominik był członkiem zespołu kontrolnego. Ale pan Dominik ma sam te wątpliwości, bo opinia prawna nie jest wyrocznią, proszę pana. I nie musi obligować pana ani was, ani pana Dominika.
bo inaczej by to zarządzał tym wszystkim radca prawny, a nie my. Możemy wszystkiego potępiać w czambuł i wszystko negować. Ale my nie negujemy, no proszę pana, są dwie opinie prawne, no. A ta jedna, tak jak powiedziałem, jest stronnicza, sporządzona z naruszeniem konfliktu. Pana zdaniem jest stronnicza, a moim zdaniem, że jest obiektywna, no i co? A no właśnie. Ja wiem, że to jest obszerny materiał, który dość jasno stawia sprawę i sytuację. No. Czy zupełnie pomijając ustawę o samorządzie gminy, która jest najważniejszym dokumentem regulującym pracę Rady Miejskiej, pan Bębocki w ogóle pominął artykuł 25a ustawy o samorządzie gminy. Oparł się o KPA, które tak naprawdę jest skonstruowane do działania organów, urzędów i pracowników urzędów, nie rady. A Dłocha, który wspomniał moją opinię, głównie właśnie opierał się o przywołany tu przez pana Dominika artykuł. Ale w tym przypadku jest artykuł 24, paragraf 3, o czym rozmawiamy, o tym temacie. No nie ma zastosowania, bo pan nie jest moim przełożonym. To ja nie wiem, to proszę mi udowodnić, że nie ma zastosowania. No to proszę mnie wykluczyć z komisji, to pan udowodni. Ja pana nie wykluczam, nie wykluczę z komisji, bo nie mam takich w ogóle zamiarów przede wszystkim. Zgodnie z opinią prawną, panie przewodniczący. Bo jeszcze... Zespołu kontrolnego nie mam takiego zamiaru dzisiaj tego robić, bo sam jestem niepewny, jak to ma być wyglądać, ale uważam, że ten artykuł 24 w tym przypadku waszego zgłoszenia ma zastosowanie. No ale kto w takim razie wyklucza radnych z zespołu, skoro ma zastosowanie? Tam jest wyraźnie odesłanie do bezpośredniego przełożonego. Kto, panie przewodniczący, ma podjąć taką decyzję o wykluczeniu? Jeżeli pan ufa tej opinii, proszę bardzo podjąć decyzję. Ja tak widzę to. Jeżeli Rada zatwierdziła nasz plan pracy, Rada powołała naszą komisję, to ja się zwrócę do Rady o opinię. No. Na sesji teraz jeszcze ten temat przemyślę i niech Rada podejmie. Ja nie mogę takiej decyzji, bo nie ja jestem waszym przełożonym ani pracodawcą. No to pan nie zgadza się pan tak z tą obiektywną opinią, bo z niej wynika jednoznacznie, że to pan. I wykluczenie nas tego zespołu powinno być w formie uchwały Rady Miejskiej, którą my będziemy mieli prawo zaskarżyć, proszę pana. I o to chodzi. No. Przepisy wyraźnie właśnie nie precyzują takich przypadków jak ten przypadek i dlatego tak błądzimy jak dzieci we mgle. No. Dlatego pan radca pozwolił na modyfikację. Czy my błądzimy? Widzicie dwie sprzeczne opinie w gruncie rzeczy. Nie ma ludzi nieomylnych. No. No właśnie. Tutaj cały czas się powołuje, trzeba by się zapoznać z artykułami kodeksu postępowania karnego, bo cały czas jest kodeks karny przywoływany. Uwaga, czy cytuję. Fragment opinii pana radcy Gąbockiego. Stosując te normy prawne, to jest cały czas mowa o tym artykule 24, paragraf 3 KPA, stosując te normy prawne odpowiednio do wyłączenia członka komisji rewizyjnej, należy przyjąć, że osobą właściwą do dokonania wyłączenia jest przewodniczący komisji rewizyjnej. Jako bezpośredni przełożony, o czym pisze pan radca wcześniej. Tu nie rozmawiamy w tej chwili o kwestii przełożonej, tylko rozmawiamy o bezstronności radnego przy takich sytuacjach, jak żeśmy się spotkali. I to jest nasze podstawowe zadanie rozwiązania tego problemu. Ale wykładnie w sprawie tej bezstronności daje tutaj ta opinia, no proszę pana. No. Ja nie mogę jako przewodniczący komisji pozwolić na to, żeby mi ktoś za miesiąc po jakiejś kontroli powiedział, że coś tam, bo wy tam coś zawsze coś kombinujecie, że jesteście nieobiektywni. Musimy to odium z siebie rzucić i dopiero możemy rozmawiać normalnie. Musimy znaleźć rozwiązanie wspólnie, bo żeśmy jesteśmy jednym zespołem. Nie możemy się przerzucać odpowiedzialnością na tego. No i to tak rozumiem, skoro są dwie sprzeczne opinie, nie zajmujemy żadnego stanowiska, kontrola działa tak, jak miała działać, prawda, zespół i tyle w tym temacie. Ja na temat tej opinii radcy z gminy uważam, że żeśmy dyskusję wyczerpali. Przejdziemy do opinii teraz pańskie. No, na moje zlecenie po prostu, bo proszę, ja też nie jestem prawnikiem. Proszę, niech nam przybliży, bo
ja tam z tych artykułów... No najbardziej precyzyjną wykładnię tu przedstawił na piśmie radca prawny. To co ja mam tu przybliżać? Każdy ma tą kserokopię. Ja mogę tylko tą kwintesencję tutaj przytoczyć. Mając na uwadze powyższe, czyli treść po prostu tej opinii, jeżeli w ocenie radnego Aleksandra Tokarza zachodzą okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa sprawy budowy lodowiska, to jego działanie w postaci zawiadomienia organów ścigania mieści się w dyspozycji artykułu 304 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego, a tym samym nie może być podstawą do jego wyłączenia z prac w Komisji Rewizyjnej w sprawie lodowiska. To jest ta istota tutaj. Przecież każdy obywatel może zgłosić, jeżeli ma wiedzę o tym, że coś no właśnie, dzieje. Może każdy. No, to co? Ale to, że radny zgłasza, to nie znaczy to, że on prowadzi śledztwo, dochodzenie, bo to jest tylko zgłoszenie i policja tylko podejmuje czynności sprawdzające, czy zaistniało coś, czy coś jest na rzeczy. Więc dlaczego wykluczać radnego, skoro ma interes społeczny? Nie ma interesu prywatnego jakiegoś, proszę pana, tylko społeczny interes. Społeczeństwo musi tak reagować na pewne zjawiska, bo inaczej dojdzie, wie pan, do chaosu. Uważam, że jesteście w tych sprawach może lepsi od nas, to powiedzcie, jakie rozwiązanie. Mówię. Dwie opinie sprzeczne. Mamy jeszcze tych dwóch prawników skonfrontować? A nie, mamy prawa do tego. Mamy opinię i to wystarcza nam. Skoro są dwie sprzeczne opinie, nie podejmujemy żadnego stanowiska. Kontrola toczy się dawno ustalonym trybem. I tyle. Kontrola ma się nie toczy, bo żeśmy przerwali kontrolę, także no to się trzeba by było wznowić wszystko, terminy nowe wyznaczyć, ale no i tutaj musimy to wyjaśnić. Jak pan chce wyjaśnić z radcą Głębowskim, który zajął stanowisko? Poproszę radcę na następną komisję i będziemy rozmawiać. Będzie troszeczkę, że tak powiem, no... Może go poprosić, ale to wtedy my go poprosimy o wyłączenie się ze sprawy. Argumentacja tutaj już była tutaj przedstawiona państwu. W porządku. Praca Głębocki jest dzisiaj. Można posiedzenie nie kończyć, tylko zarządzić przerwę. Będziemy kontynuować po godzinie 12. Pan pójdzie do lekarza. Możemy tak zrobić, bo ja wiem, że to komplikuje. No to nie wiem. No. Jedzenie pasuje, on musi być o 12 w pracy. Oczywiście, tak? To trzeba zrozumieć, że radny też ma prawo zarabiać, musi zarabiać na swoje utrzymanie i swojej rodziny. Robimy tak. Odłożymy tą dyskusję, przerwiemy dzisiejszą komisję. Ja, jak się to mówi, jeszcze zasiągnę informacji. Sesję kiedy mamy? 11. No to jeszcze mam trochę czasu. Przemyślę ten temat i nie będziemy się tu przepychać, tylko podejmiemy decyzję na następnej komisji, już taką jakąś konkretną, żeby nie zrobić po prostu błędu. Żeby nikt nie miał kaca moralnego, że coś... Ale jaki tu jest błąd, jaki nam błąd grozi? To, że zostanie kontrola przeprowadzona, proszę pana, to, że podejmiemy decyzję wszyscy kolegialnie co do oceny tej kontroli, co do opinii z tej kontroli. Tak szczerze mówiąc, wszyscy panowie, szczerze mówiąc, panowie, jakbyśmy na poprzedniej komisji, żebyśmy mieli taką wiedzę jak dzisiaj, to ja bym całkiem inaczej ten zespół powołał i całkiem inne terminy wyznaczył. I żebyśmy mieli tą wiedzę co dzisiaj, że takie zgłoszenie nastąpi. Bo teraz tak wyszło, że i prokurator kontroluje, i komisja rewizyjna kontroluje. A skąd ja wiem, w jakim zakresie prokuratura kontroluje? Jeżeli pan nie wie, to niech pan nie wstrzymuje kontroli lodowiska. Pani nie wie pana, nie, no. Zaprawdę, a mimo to powstała opinia. No proszę pana, wie pan, co się stało z tą kontrolą? To jest, wie pan, uniemożliwienie czynności funkcjonariuszom publicznym.
sprawa dość poważna. Ale komu żeśmy uniemożliwili? No zespołowi podjęcie czynności. No to myśmy tylko przełożyli, a nie uniemożliwili. Uniemożliwili, termin, no proszę pana. No, i podawał pan inną argumentację, kiedy pan podejmował decyzję na moje żądanie, bo ja nie chciałem podjąć decyzji, pan się zobowiązał, że na własną odpowiedzialność pan odwołuje tą kontrolę. To było 25. Pan podjął tą decyzję, dzwonił pan do dyrektora, podał pan podstawę, że źle pan powiadomił. Już pamięta pan, szukaliśmy przecież w tym statucie sposobu powiadomienia burmistrza. Rzeczywiście tam za powiadomienie odpowiada przewodniczący komisji rewizyjnej. Ale na drugi dzień spotkaliśmy się tutaj, 26. i pan powiadomił właściwie burmistrza, tylko że pan to podnosił mi dzień wcześniej jako argument przerwania kontroli. Nie było mowy tutaj o artykule, nie było mowy o takich rzeczach. Przyczyną, którą pan podał. Ale w międzyczasie to wyszło. A jaką przyczyną, bo dzwonił do was, jaką przyczynę pan, bo to z mojego domu, no, w godzinach wieczornych, to się toczyło u mnie w domu, prawda, pan przewodniczący zechciał mnie odwiedzić, no i dzwonił do was na mój wniosek, bo ja nie chciałem ryzykować. Postawiono mnie już w ten... Kto pana postawił w takiej sytuacji? W tym czasie, czy było w tym dniu, niech pan powie teraz... Radni. Czy było posiedzenie jakiegoś gremium tutaj w gminie, że oni zgłosili te wątpliwości? Było. A no właśnie. Czy to było posiedzenie, jakby to powiedzieć, koalicji samorządowej? No tak, no, niewątpliwie tak. Ale byli radni zastrzeżenia, że artykuł się ukazał o tej bezstronności. No ale chodziło to o powiadomieniu, że źle... Było powiadomienie, właściwe, myśmy to analizowali. Było źle powiadomione. Było, a widzi pani, pani potwierdza, że była rzecz o tym na waszym posiedzeniu koalicji samorządowej. Sprawdziliśmy na drugi dzień. Nie, ja mówię, że było złe powiadomienie. Było właściwe powiadomienie. Pierwsze, było właściwe powiadomienie burmistrza. Nie chcę szukać tutaj, bo ja bym państwu udowodnić. Ma pan jeszcze, trochę czasu do tego lekarza, prawda? Nie było daty konkretnej. Sierpień był napisany. Sierpień, wrzesień. Ja czytałem to w protokole przecież. Upoważnienie, ale zaraz. Upoważnienie. Czy ja to mam to tutaj? To był jeden z zarzutów między innymi. No ale głównie pan o to się oparł. Nie było konkretnej To był jeden z zarzutów, a... No to w naszych materiałach komisji tam jest przecież to powiadomienie i one no, było dobre. No czytałem, no. Ale niech ja pan pokaże, no to pańskie powiadomienie burmistrza, że kontrola się odbędzie. To było chyba 5 sierpnia? Co? No, 2 sierpnia żeśmy mieli komisję, powołanie z inwestycji, kontrola rozpocznie się w miesiącu sierpniu, tak napisaliśmy. Jaki namysł by pan powołał tam? Ale jest dokument na to powiadomienie jest dokument. Ale mówię, pan powołał tam paragraf statutu, może pan mi go przypomnieć, panie przewodniczący, w tym powiadomieniu na nagłówku. Ale to jest w Radzie, te pisma są, co do burmistrza wychodzi, nie ma. No i to było prawidłowe powiadomienie. Nie mam tych pism. To ja nie wiem, dlaczego radni na waszym spotkaniu takim przecież prywatnym, koalicyjnym, dlaczegoście to podnosili. Ja tu komisja rewizyjna, zaraz panu znajdę ten zapis tutaj, panie. Już mam, 51 znajdę. Macie upoważnienia, bym pisałem przecież. Tak. No ale to upoważnienia jest jedno, a powiadomienie burmistrza to jest drugie. To inne pismo, no. Przecież... Pani Danusia ma to pisma wszystkie. Pan powiadomił właściwie burmistrza. Ja powiadomiłem na pańską prośbę, pamiętam, mam tu na tą okoliczność protokół dyrektora. Ja już dyrektora powiadomiłem, ja już państwa informuję kiedy. 16 powiadomiłem dyrektora Zarządu II Gospodarki Komunalnej na prośbę tutaj przewodniczącego. Także oba podmioty, burmistrz był powiadomiony właściwie i dyrektor, czyli szef jednostki kontrolowanej był powiadomiony właściwie. Oni wiedzieli o tej kontroli. To czego radni koalicyjni chcieli? Nie wiem. Szukali dziury w całym, proszę pana. Po przeczytaniu tego artykułu, żeście złożyli wniosek o... Nie wiem, pan podnosił tą kwestię, prawda, złego powiadomienia. Między innymi to też.
Proszę pana, zrobimy tak, ja odczytam jeszcze tylko, bo czasu jeszcze troszkę jest. 26 udałem się do dyrektora Zarządu Dróg Gospodarki Komunalnej, tam gdzie mieliśmy rozpocząć kontrolę o godzinie 8, więc ja, obawiając się jakichś tam różnych działań, prawda, poprosiłem dyrektora, zażądałem sporządzenia protokołu na tą okoliczność. Przeczytam państwu treść tego protokołu. Na żądanie przewodniczącego zespołu specjalistyczno-kontrolującego o godzinie 8 wyżej wymienionej dacie, czyli 26, sporządzono niniejszy protokół na okoliczność przełożenia kontroli w Zarządzie Drugiej Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w zakresie określonym w upoważnieniu z dnia 4 sierpnia 2016 roku. Dyrektor Zarządu Drugiej Gospodarki Komunalnej Krzysztof Hamrowski oraz przewodniczący wyżej wymienionego zespołu oświadczają, że dnia 25 zostali poinformowani przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o decyzji w sprawie przełożenia kontroli, o której jest mowa w upoważnieniu. Przewodniczący zespołu Adam Nowak uzasadnił swoją decyzję uzyskaną informacją, że tryb powiadomienia burmistrza i dyrektora jednostki kontrolowanej nie spełniał wymogów statutu gminy Kłobuck. Bo to pan podnosił przecież i tak do was dzwonił. No i tyle. Przewodniczący Aleksander Tocha zaznaczył, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku osobiście powiadomił dyrektora Krzysztofa Hamarowskiego o dacie i programie kontroli. To tak było. Poszedłem, powiedziałem, na czym będzie polegała kontrola. Omówiłem tą kwestię, żeby nie działać zaskoczenia. Oczywiście, żeby się jednostka przygotowała po prostu tej kontroli. Czyli intencje były jak najlepsze z mojej strony. Działałem na powiadomienie na polecenie pana przewodniczącego. No. Podpisy są tutaj moje, dyrektora, protokolantki. Więc druga okoliczność, o której pan mówi, w tym momencie nie mieliśmy wiedzy o tym. Ja przynajmniej nie miałem wiedzy, że jest taka. Ona wynikła zaraz, nie wiem, nazajutrz, dwa dni później, że są tu zastrzeżenia, bo się pojawił jakiś artykuł. Artykuł się pojawił kiedy? 13 chyba. Gdzie tam jest napisane w tym? 19. 12 sierpnia. 12. No jest tu data. Piątek, 12 sierpnia 2016. Znów skarżą lodowisko. No. Ale no, tytuł tak mówi. No wierzcie mi, przecież radny zgłaszający nie ma możliwości kontrolnych, nie ma wpływu na przebieg śledztwa, od tego są organy ścigania. Więc jaki to może być konflikt interesów? Jest tylko to działanie prospołeczne dla zabezpieczenia interesów społecznych i to wszystko. A sprawa kontroli, wiadomo, że nie indywidualnie kontroluje radny Aleksander Tokarz, tylko trzech radnych i wspólnie ponoszą odpowiedzialność, wspólnie oceniają sytuację. Mało tego, pracę zespołu ocenia potem cała komisja, więc i pozostali członkowie. No też o tym mówiłem na początku, że... Nie było żadnego zagrożenia, nie było żadnego konfliktu interesów, bo ja spraw prywatnych nie mam żadnych w tej kwestii, żadnych spraw prywatnych. A obowiązek, o którym, na który się powołuje adwokat, mój adwokat i ja sam, to przecież jest to wymóg obligatoryjny kodeksu postępowania karnego, że obywatele mają obowiązek powiadomienia o no, to jest artykuł no już 304, prawda, to jest obowiązek, no nie będzie lepiej w tym państwie, jak będziemy mieć wiedzę o czynnościach, o podejrzeniu samym, że są nieprawidłowości i będziemy milczeć. No tak, no daleko nie zajdziemy. A, mam tutaj, proszę państwa, bo mówiłem tutaj o pewnej, proszę bardzo, mam tutaj cząstkę z 20 sesji Rady w Kłobucku. Tam się wiązała taka dyskusja. Burmistrz Zakrzewski, cytuję z protokołu 20 sesji. Uważa, że o pewnych sprawach uczciwość nakazuje, aby mówić otwarcie, żeby nie wzbudzać w społeczeństwie różnego rodzaju interpretacji, gdzie społeczeństwo nie do końca jest zorientowane. Poinformował, że powiat nie złożył sprzeciwu, aby nam zaszkodzić. Nie rozumiem tej argumentacji, ale tak mówił burmistrz. Ale dlatego, że nie miał innego wyjścia, bo zgłoszenie przez dyrektora zostało zbyt późno złożone. Przez dyrektora? A podpisany jest pan. Przez dyrektora? Jest to w protokole, w oficjalnym dokumencie tutaj. Najwyższej wagi, bo to jest dokument Rady, który zatwierdzamy wszyscy. 20 sesja, odbyta 30 marca 2016 roku, gdzie burmistrz dezinformuje nas o tym. Odpowiedzialność przerzuca na pracownika, a sam jest podpisany w zgłoszeniu.
i w tym oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością. To jest rzetelność? To jest prawda? Czy ja nie mam powodów, żeby wątpić w uczciwość niektórych ludzi? Skąd się zresztą wziął ten artykuł? No, rany boskie, ja nie wiem, bo tak jest sporządzony ten artykuł tutaj, że... Ale było takie zezwolenie o prawie dysponowania tym... To też jest problem, tak? Widzi pani. No, to pan burmistrz podpisał, a nie pan Krakowian. Pan burmistrz podpisał. Poza tym jeszcze decyzją pana burmistrza Nowaka bodajże trwały zarząd nad rynkiem został przekazany do zarządu dróg gospodarki komunalnej. Więc formalnie dysponentem terenu jest pan Chamarowski. Mimo, że właścicielem jest gmina. Ja natrafiłem na te dokumenty, bo zadałem sobie ten trud, żeby zrozumieć, bo ja nie pochopnie, nie czynię nic. Wziąłem dokumentację, wiele segregatorów. Posłuchajcie. Panie burmistrzu, pani wyobraźcie jedną sytuację. Ma pani pole, tak? Dzierżawi pani hektar pola, sąsiad przychodzi, panie Żurko, niech pani wydzierżawi mi hektar pola. Proszę. On sieje zboże wyrasta, a pani to zboże kosi i zabiera. Jest pani właścicielem. Ale czy pani dysponuje w pełni swoją własnością w tym przypadku? Może pani te plony zebrać za tego sąsiada i je sobie przywłaszczyć, czy nie? Jest pani właścicielem. No to nie było zbierania plonów. Nieważne. Nie zawsze właściciel ma pełne prawo do dysponowania nieruchomością, bo może część tych praw przekazać innej osobie. I mamy taki przypadek. Jest, no dobra, przekazany, no jest trwały przekazany zarząd dyrektorowi Chamarowskiemu, tak, no zarządowi ale... dróg, tak? Czy przełożony nie może tego podpisać? Nie, w tym przypadku moim zdaniem nie, ale to nie. Będzie, nie my to badamy. Moim przekazał uprawnienia. Nie. Według mnie może. Przekazał uprawnienia, a te uprawnienia nie przekazał przypadkiem, ponieważ te uprawnienia, prawo do zarządu trwałego było już wpisane w budowę rynku. Przeszukałem te dokumenty, jestem w trakcie przeglądania dokumentów, poświęciłem już tam chyba około 6 godzin na przeglądanie dokumentacji i tam jest już we wniosku zapis, że po wybudowaniu tego obiektu, tutaj tego rynku, zostanie to przekazane w trwały zarządowi dróg i gospodarki komunalnej. Właśnie, to są te niuanse. Trwały zarząd, jak to rozumieć? Ja rozumiem, że można mieć wątpliwości, bo pozornie się wydaje, że burmistrz ma władzę tutaj nad wszystkim, nad budżetem, nad nieruchomościami. Nie do końca tak jest. Ale ma sztab ludzi, fachowców, właśnie radców prawnych, których my nie mamy, pracowników z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, których my nie mamy, ma ich po to, by działać zgodnie z literą prawa, a nie łamać i powoływać się potem na interes społeczny. Bo tak jak mówiłem na wstępie tutaj, interesem społecznym jest przestrzeganie prawa. Dobrze, dziękuję bardzo. Uważam, że w tym punkcie, żeśmy temat wyczerpali, już wrócimy do tego na następnej komisji. W tej chwili przechodzimy do 5. punktu sprawy różne. W sprawach różnych chciałem tylko państwu powiedzieć, że tą skargę, co że nam Rada przydzieliła na ostatniej sesji, jest tu taki dylemat, że ona prawdopodobnie nie spełnia kryteriów skargi, że to powinno być przekazane nie do Rady, tylko gdzie indziej, ale czekam na opinię radcy w tym temacie i dopiero wam coś przybliżę. To powinno być przekazane do załatwienia według kompetencji innemu organowi. No to właśnie chodzi. Tylko ja muszę myśleć na piśmie, że to tak ma być, bo muszę się tego spisać z tego po prostu. Tak, ale jest to skarga adresowana do kogo? Do Rady Miejskiej? Tak, do Rady Miejskiej. Więc to Rada Miejska kolegialnie powinna zdecydować o losach tego i o właściwościach rzeczowych tego pisma. Rada. To trzeba było przedstawić na Rada ale jeżeli nie spełnia warunków skargi, no to Rada nie przyjmuje takich. No to ale Rada o tym decyduje, o to co chcę powiedzieć. Rada decyduje o przekierowaniu tego pisma zgodnie z właściwością do właściwego podmiotu. No to przecież to są fachowcy, radcy prawni, oni nam muszą to uzasadnić, dlaczego to nie jest skarga, a to jest coś innego. No o to mi chodzi.
bo ja nie mogę tak na radę i co rada, co będziemy tak dyskutować na radzie, jak w tej chwili, jak nie mamy pełnej wiedzy odnośnie przepisów, jakie obowiązują w tym temacie. Od kilku lat. Do SKO podobno to ma. Od kilku lat wnoszę już o to, żeby do obsługi Rady Miejskiej był ekstra prawnik na jakąś ułamkową część etatu. Niezależny ekstra prawnik. Dalej będzie pracownikiem urzędu, panie Aleksandrze. No tak, ale jak się określi w jego zadaniach i tak dalej, to już będzie to bliższe takie prawdy, tego opinie, to będą bardziej bezpieczne. Słucham, są jeszcze jakieś uwagi w sprawach różnych. No, dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji. Do następnego spotkania. Terminy na razie nie ustalamy, bo nie wiem. Ale tak to pasuje, żeby wszystkim jakoś to pasuje. Aleksandrowi panu nie pasuje zawsze, tam kolega.